Witam serdecznie, nazywam się Marcin Grodewski. Dzisiaj w ramach Miasta Szkoleń.pl będziemy rozmawiali z Piotrem Michalakiem, człowiekiem, który jest odpowiedzialny za firmę strategii rozwoju. Jest producentem oprogramowania takiego jak Netmailer, Netsailing, dosyć popularnego i jedynego tak naprawdę systemu sprzedaży w internecie w Polsce. Jest również autorem metody wprowadzania produktów na rynek, zmasowany atak. Jeśli pamiętasz Miasto Szkoleń, my powiedzmy, że używaliśmy podobnej metody wprowadzania naszego miasta szkoleń na polski rynek. Piotrek jest również autorem największej kampanii promocyjnej na rynku marketingowego internetu z produktem Netselling. Zarobił 143 tysiące zaledwie kilka dni. Również ze szkolenia system produkcji pieniędzy. Tam było 125 tysięcy, wtedy to był rekord sprzedaży i tylko 14 godzin. Piotrek również jest właścicielem agencji interaktywnej reklamowej Ententa, w sumie pierwszej agencji specjalizującej się w copywritingu. Jest jedną z niewielu osób, jakie znam osobiście, która ma w branży prawdziwy biznes, o którym wspomina Robert Kiyosaki, czyli nie jest człowiekiem samozatrudnionym. Przed Wami Piotr Michalak. Witam Cię, Piotku. Bardzo mi miło, dziękuję Marcin za to miłe powitanie. Witam wszystkich słuchaczy. Witamy. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Słuchaj, Piotku, chciałbym przybliżyć naszym czytelnikom, naszym klientom Twoją postać. My się już trochę znamy, byłem kiedyś na Twoim szkoleniu, kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, nawet właśnie na tym szkoleniu, albo też mailingowo. Ja przygotowałem sobie kilka takich pytań, pozwól, że zadam Ci pierwsze na taką rozgrzewkę, bo na samym początku trochę o Tobie powiedziałem, ale też myślę, że warto mieć. Tematem w ogóle całego wywiadu takiego wprowadzającego będzie szkolenie na temat automatyzacji. To będzie szkolenie, które będziemy robili w przyszłym tygodniu. 4 stycznia będziemy tutaj dawali próbkę. O tym jeszcze powiem na samym końcu i kolejnego dnia będziemy proponowali Tobie fajne szkolenie, bardzo rozwijające się. Piotrze, biznes, możliwości jego automatyzacji. Powiedz mi, dlaczego warto automatyzować swój biznes? Na co możemy liczyć tak naprawdę, a na co nie, jeśli chodzi o automatyzację? Więc przede wszystkim myślę, że jest to naturalne następstwo w ogóle budowania biznesu, tworzenia firmy, że albo będziesz ją automatyzował, albo nie będziesz jej w ogóle rozwijał. To znaczy automatyzacja biznesu jest naturalnym następstwem jego rozwijania. Zaraz jak opowiem swoją własną historię, to wyjdzie na to dlaczego. Bo pokażę to na przykładach. I automatyzacja biznesu nie jest możliwa, jak się niektórym osobom wydaje, totalnie w 100%. To znaczy, że ten przychód pasywny, o którym wiele osób mówi, nie jest osiągalny w tym sensie, że będziesz miał jakiś biznes, który totalnie sam pracuje, ty nic nie robisz i on generuje dla ciebie pieniądze. Jest możliwe uzyskiwanie różnych dochodów z wielu różnych źródeł, ale mało jest takich szans rynkowych, żeby zbudować taki totalnie 100% pasywny biznes. Natomiast możemy mówić o automatyzacji w pewnym stopniu i o tym, żeby wchodzić na kolejne poziomy tej automatyzacji. Że człowiek zaczyna, kiedy jak pracuje, to zarabia, jak nie pracuje, to nie zarabia. Potem wchodzi na kolejny etap, kiedy może już nie pracować, a dalej zarabia. I potem wchodzi na kolejne etapy coraz większego stopnia tej automatyzacji. I do tego staramy się dążyć. I to jest droga tak naprawdę rozwijania swojego biznesu. Jeżeli rozwijasz swój biznes, to naturalnie też będziesz coraz bardziej go automatyzować. Ponieważ będziesz tworzyć strukturę organizacyjną w firmie, będziesz tworzyć produkty, oferty, które same działają, same się sprzedają i to jest tożsame ze sobą. I ta automatyzacja daje, poza tym, że stałe przepływy gotówki, stałe przychody, stałe zyski, które masz, którymi możesz gospodarować na różne sposoby, które są bardziej przewidywalne niż wtedy, kiedy te przychody są zależne od Twojego czasu pracy, tak? Czyli jeżeli pracujesz na etacie, albo jesteś początkujący, albo jesteś samozatrudniony, jesteś jedyną osobą w firmie, to jak nie pracujesz, nie zarabiasz. A kiedy właśnie wejdziesz na te wyższe etapy, masz możliwość gospodarowania przychodami, które są niezależne od ciebie. I to jest kluczowa kwestia. I to daje też kolejne pozytywne takie korzyści. Po pierwsze, że możesz skupić się na pracy nad firmą,
na pracy strategicznej nad firmą, zamiast na pracy w firmie. Przestajesz być powoli pracownikiem swojej firmy, szeregowym pracownikiem, którym wiele osób w swoich firmach jest jednak, zaczynasz być faktycznie dyrektorem swojej firmy, faktycznie osobą odpowiedzialną za jej rozwój. Wiem, że wielu przedsiębiorców chce właśnie zajmować się rozwojem, pracować nad firmą, a nie może, ponieważ te zadania operacyjne ściągają je w dół i przez cały dzień tylko właśnie zajmują się operacyjnymi kwestiami, takimi jak odbieranie maili, obsługa klienta, takimi codziennymi zadaniami, które wcale nie pchają firmy do przodu tak naprawdę, strategicznie. I wreszcie ja tutaj jakiś ponad rok temu napisałem taki raport, manifest, gdzie pisałem, że po iluś latach działalności zdałem sobie sprawę z tego, że gdybym dziś umarł, to moja rodzina miałaby z czego żyć. To jest, myślę, już takie wejście na głębszy psychologiczny poziom, że my jako mężczyźni, faceci, myślę, Marcin, że ty również, mamy coś takiego zakodowane w głębi siebie, nie wiem jak kobiety, tutaj nie chcę się wypowiadać, nie jestem kobietą, natomiast my mamy coś takiego, że pragniemy zapewnić byt swoim rodzinom. Tak. I to jest taka podstawowa siła, która nas napędza, że gdybyśmy byli sami, to by nam tak nie zależało, ale zależy nam, bo mamy nasze żony, dzieci. I ja również sobie tutaj zdałem sprawę właśnie z tego, że kurczę, jeśli ja umrę, to w tej chwili już tyle rzeczy wypracowałem, że moja żona mogłaby nie pracować i żyć na poziomie. I to mi dało takie poczucie wewnętrznego spokoju, jak sobie zdałem właśnie z tego sprawę. I chciałbym dać takie poczucie większej ilości osób, ponieważ widzę, że wielu przedsiębiorców błądzi i nie rozwija swojej firmy w prawidłowy sposób. Idą w złym kierunku, budują sobie złotą klatkę zamiast biznesu, który byłby zautomatyzowany i stanowił trwałą wartość. I ta trwała wartość, wydaje mi się, jest ostatnią taką kluczową korzyścią z automatyzowania swojego biznesu. Mianowicie, że po pierwsze, masz wartości w tej firmie, które możesz odsprzedać. Są to wartości, które mogą zostać odziedziczone, jak na przykład ty umrzesz, twoja żona może to odziedziczyć, albo twoje dzieci mogą to odziedziczyć, po tobie przejąć. Możesz to przekazać rodzinie, możesz przejść na emeryturę i przekazać to komuś. I możesz sprzedać, bądź to całą firmę, albo jej poszczególne elementy. Prawa, licencje, produkty lub cały biznes. Dokładnie. To jest taka ostatnia kluczowa korzyść. Nie tylko zysk bezpośredni się liczy, ale jeszcze te pozostałe rzeczy, o których powiedziałem. Tutaj poruszyłeś dosyć ważną rzecz. Nie wiem jak nasi słuchacze, ale jak ja się ożeniłem, to też mi takie natknęło, takie coś właśnie, żeby zostawić coś więcej. Ale myślę, że to się zmienia jeszcze jak mamy dzieci. Ja wiem, że tu masz dziecko, to wtedy nam się w mężczyznach też budzą się takie opiekuńcze instynkty. I to jest bardzo dobra rzecz, której wspomniałeś, bo wiele osób, przedsiębiorców, czyli tych głównie samozatrudnionych, o tym zapomina. I to, co powiedziałeś też później, że nie wiedzą, w którą stronę pójść. Ja sam pamiętam, że też się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób zautomatyzować trochę swoją firmę, żebym nie musiał robić tego, co powiedziałeś na samym początku, typu odbierać maili czy telefonów i tak dalej, bo to chyba nie o to w życiu chodzi, żeby cały czas to robić. Dlatego myślę, że będzie dobre połączenie, to jeśli chodzi o moje kolejne pytanie, bo to jest dosyć ważne również. Jakie tak naprawdę ty masz doświadczenia? Bo wiele osób myśli, że ma biznes, a tak naprawdę jest dalej samozatrudnionym. Jakie ty masz doświadczenia w takiej automatyzacji? Jak to tak naprawdę wygląda? Przejście z samozatrudnionego do biznesu zautomatyzowanego, przy którym nie trzeba tak naprawdę cały czas siedzieć i wszystkiego robić po kolei. Jak to u ciebie wyglądało? Myślę, że w ogóle takie pierwsze pytanie, jakie nasz słuchacz, czyli ty, który słuchasz to nagranie, możesz sobie zadać, żeby sprawdzić, czy masz przynajmniej częściowo coś zautomatyzowane w firmie, przynajmniej częściowo zautomatyzowany biznes, to jest po pierwsze, czy możesz w ogóle pojechać na urlop. Bo jeżeli masz problem z tym, żeby wyjechać na urlop, albo nie możesz zostawić firmy, to znaczy, że zdecydowanie jest duże pole do popisu, że jest to jakiś początkowy jeszcze etap. Poza tym, czy twoja firma pracuje, kiedy ty nie pracujesz i czy kiedy ona generuje pieniądze, kiedy ty nie pracujesz. I jeszcze wyższy etap to jest, czy twoja firma się rozwija, kiedy ty nie pracujesz. To znaczy, czy kiedy ty nie pracujesz nad jej rozwojem, to czy ona i tak się rozwija, ponieważ tak ją zorganizowałeś, tak skonstruowałeś. A wracając do meritum, jakie ja mam doświadczenia,
to ja założyłem firmę około 6 lat temu. I na początku planowałem, że właśnie będę od razu dążył do stworzenia takiego właśnie zautomatyzowanego systemu biznesowego. Natomiast, no jak to często bywa, osoby, które zaczynają, popełniają różne błędy. Ja też te błędy różne popełniałem. U mnie były one następujące. Miałem dobry plan, żeby właśnie stworzyć zautomatyzowany organizm biznesowy, ale szybko wpadłem w pułapkę szybkiej, łatwej kasy. U mnie się to objawiało w ten sposób, że chciałem tworzyć produkty, które będą w ofercie i one się będą cały czas same sprzedawały, a zamiast tego poszedłem w usługi, które przyciągnęły mnie tym, że mogę szybko sprzedać coś za kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy złotych, dostać w miarę szybko pieniądze, ale jednej rzeczy tutaj nie zauważałem, mianowicie takiej, że realizując usługę dla innej firmy, nawet za kilkadziesiąt tysięcy złotych, z dużym marginesem zysku, nie tworzę wartości dla swojej własnej firmy. Nie zrozum mnie proszę źle. Można stworzyć firmę usługową, która będzie zautomatyzowana, i ja taką firmę mam. Ja mam firmę usługową, która pracuje już totalnie niezależnie ode mnie. Doszedłem do tego, natomiast niekoniecznie jest to droga kreowania tej największej wartości. To jest jedna rzecz, którą odkryłem. Czyli na początku właśnie zacząłem bardziej usługowo, chociaż parę produktów po drodze stworzyłem, zaczęliśmy tworzyć produkty. Kolejnym moim etapem było, że zacząłem zatrudniać ludzi. Najpierw zatrudniłem pierwszego pracownika, potem to była pomyłka, po jakimś tam czasie dłuższym się rozstaliśmy, jeszcze nie potrafiłem rekrutować, też się tego uczyłem, zdobywałem doświadczenia, zwracałem uwagę, na co właśnie trzeba zwracać uwagę, zatrudniając osobę. Ale w końcu ten zespół zaczął się powiększać. Najpierw to było tak, że z osoby, która była szeregowym pracownikiem we własnej firmie, ja sam byłem szeregowym pracownikiem u siebie, czyli robiłem wszystko tak naprawdę, najpierw zacząłem znajdywać sobie współpracowników, czyli osoby, którym oddelegowywałbym poszczególne zadania do wykonania. Taki najniższy poziom delegowania. I te osoby pomagały nam realizować zlecenia. Natomiast potem wszedłem na wyższy poziom. Zacząłem zatrudniać pracowników na stałe. To jest coś, o czym mało osób mówi, mało trenerów na to zwraca uwagę, że jest różnica pomiędzy pracownikiem zleceniowym na zadanie, o dzieło, outsourcing, a pracownikiem, który jest na stałe w Twojej firmie i stanowi wartość Twojej firmy, tworzy Twój zespół i on jest, nawet kiedy Ciebie nie ma. Ten pracownik, kiedy Ciebie nie ma, on nie wie, co ma robić. A ten pracownik, jak Ciebie nie ma, to on cały czas jest w zespole i on kooperuje. I ta firma się dalej toczy. Dlatego takim moim punktem tutaj wyjścia, takim moim kluczowym przesłaniem dla Ciebie jest to, że zautomatyzowanej firmy nie buduje się tylko i wyłącznie na systemach informatycznych. Zgadzam się z Tu nie tobą. chodzi o to, że jak stworzysz biznes internetowy, to on będzie zautomatyzowany. Bo to nie internet świadczy o tym, czy biznes się da zautomatyzować, czy nie. Internet umożliwia oczywiście stworzenie jakichś systemów informatycznych, ale systemy informatyczne są zawodne i tak naprawdę to, co automatyzuje biznes, to są ludzie. To jest zespół, który się tworzy. Ludzie są mniej zawodni od systemów informatycznych, tak naprawdę. Może ci się wydawać, że jest inaczej, ale tak nie jest. Więc to jest kolejne takie przesłanie. Więc kiedy zacząłem współpracować z ludźmi, zatrudniać ich, to wszedłem na wyższy poziom dźwigni, że wcześniej ja byłem w stanie pracować powiedzmy od tych 8 do 10 godzin dziennie. Czyli moja firma pracowała powiedzmy do 10 godzin dziennie. Potem nagle się okazało, że moja firma jest w stanie pracować kilkadziesiąt godzin dziennie. Właśnie dzięki temu, że przyszli ludzie. Wtedy mogłem też robić projekty na większą skalę dzięki temu. A potem wszedłem na jeszcze wyższy etap, na dźwignię jeszcze wyższego poziomu, kiedy zacząłem sobie zatrudniać kierowników projektów. Na stałe, do zespołu. Zacząłem tworzyć zespół w firmie powoli, więc awansowałem najpierw z szeregowego pracownika, i tutaj właśnie chcę też taką ideę zasiać w Twojej głowie, awans wewnętrzny w swojej własnej firmie. Ja taki awans wewnętrzny przeszedłem, że najpierw byłem szeregowym pracownikiem, następnie wszedłem na etap bycia kierownikiem, a teraz jestem na etapie bycia dyrektorem.
Oczywiście, ludzie zakładają firmy, jednoosobowe sobie piszą na wizytówce, że są dyrektorem generalnym, tak? Wszystko można sobie na wizytówce napisać, ale prawda jest taka, że kierownik to jest osoba, która zarządza ludźmi, a dyrektor to jest osoba, która zarządza kierownikami. Dokładnie. Tak? Ja awansowałem na kierownika, potem na dyrektora. Są jeszcze kolejne etapy. Kolejnym etapem jest prezes, który zarządza swoimi dyrektorami. Jeszcze wyższym etapem jest prezes rady nadzorczej, który ma swojego prezesa i prezes rady nadzorczej nie uczestniczy już w bieżącej pracy firmy. On jedynie kontroluje, co się dzieje w firmie, wyniki na przykład oraz strategię, konsultuje. I jest jeszcze poziom udziałowca, który jest tożsamy z prezesem rady nadzorczej. Tutaj jest już wybór, czy chcesz się w ogóle angażować, czy chcesz się w ogóle już nie angażować. Więc takie są etapy rozwoju od strony organizacji twojej firmy. Tak to wygląda też w spółkach, bo to tak właśnie przedstawiłeś już nawet z nadzornictwem odpowiednim. A myślę, że też dużo osób ma te jednoosobowe, bo jednoosobowe działalności, z tego wychodzimy. I twierdzisz, Piotr, że spokojnie można przejść bez problemu właśnie od tego małego poziomu wzwyż, oczywiście z biegiem czasu, tak? Zatrudniając. No, właśnie są dwa sposoby na to. Albo masz kapitał i stworzysz sobie strukturę od razu, z tym, że to jest niebezpieczeństwo, bo jeżeli nie wiesz, jak taka struktura ma wyglądać, jeżeli nie masz doświadczenia, jeżeli wcześniej nie pracowałeś w takiej firmie, jaką teraz tworzysz, to skąd masz wiedzieć, jak taką strukturę zaprojektować? No możesz jedynie zgadywać. Nie wiesz, jakie są najlepsze praktyki. Nie wiesz, czy lepiej będzie stworzyć dział marketingu, czy dział może czegoś innego, czy więcej osób w tym dziale marketingu, czy więcej osób w dziale obsługi klienta. Może to sobie wymyślić, ale będzie to jakaś tam droga pomyłek najprawdopodobniej. Więc jeżeli masz doświadczenie już w tego typu biznesie, jaki teraz prowadzisz, to możesz znaleźć kogoś, kto ma kapitał, albo samemu wziąć pożyczkę i taką strukturę stworzyć. Natomiast dla większości z nas raczej jest to droga organiczna, czyli właśnie są dwie drogi. Albo masz kapitał, albo robisz to organicznie. Ja to robiłem organicznie, czyli stopniowo powiększałem firmę, powiększałem, budowałem. I nawet ostatnio, powiem Ci, Marcin, jedna rzecz mnie zaskoczyła, ponieważ jestem taką osobą, która zawsze chce więcej, chce lepiej i ma takie parcie na to, żeby rozwijać, żeby maksymalizować, żeby ciągle doskonalić, żeby były coraz większe osiągnięcia. I przez to, że mam taką ambicję w sobie zakorzenioną i myślę, że no, przedsiębiorcy generalnie powinni coś takiego mieć, jeżeli chcą się rozwijać, to wydawało mi się, że stoję w miejscu tak naprawdę. Ale poprosiłem ostatnio księgową o pity, moje własne osobiste pity z ostatnich kilku lat. I co się okazało? Zrobiłem sobie zrzut przychody, koszty, zyski. Okazało się, że rozwijam naszą firmę z pominięciem pierwszego roku. Pierwszy rok, powiedzmy, że się nie liczy, tam było 380% wzrostu po pierwszym roku działalności, a następnie konsekwentnie, rok do roku, od 50 do 100% wzrostu, mniej więcej. Bardzo ładnie. Dobry wynik. I właśnie, zdałem sobie sprawę, kurczę, przecież ja rozwijam firmę bardzo dynamicznie tak naprawdę. To jest dobry współczynnik. To taki powinna mieć, myślę, mała firma. Więc powiedziałem, jak wygląda ten rozwój, ta automatyzacja od strony organizacyjnej, bo tak naprawdę organizacja w twojej firmie, ci ludzie, nawet mały zespół, tak, nawet jedna, dwie, trzy, cztery potem osoby, one już automatyzują ci tę firmę, ponieważ one są, kiedy ciebie nie ma. I to jest właśnie najlepsza metoda automatyzacji, to po pierwsze. A po drugie, jeszcze patrząc od innej strony, bardziej marketingowej, to tak jak na początku wspominałem, produkty. Bardzo długo dojrzewałem do tego, dlaczego produkty mają przewagę nad usługami. Zauważ, że wszystkie największe firmy na świecie, większość z nich przynajmniej, korporacje, takie firmy, które mają przewagę rynkową, to są najczęściej producenci albo właściciele kanałów dystrybucji. Co sugeruje, że najważniejsze dwie rzeczy w biznesie to jest po pierwsze mieć kanał dystrybucji, a po drugie mieć produkty. I jeżeli dzisiaj robisz marketing partnerski, znaczy jesteś partnerem w programie partnerskim, to bardzo dobrze, fajnie,
ale powinieneś dążyć do tego, żeby w niedalekiej przyszłości mieć swoje własne produkty. Ponieważ mając swój produkt, masz swoją własną wartość, nad którą masz kontrolę. Możesz zrobić promocję, masz 100% udziału w tym produkcie, masz pełną kontrolę nad tym produktem, możesz go odsprzedać komuś, możesz z nim różne rzeczy robić, których nie możesz robić jako partner. I tworzysz swoją własną markę wtedy. Więc warto mieć swoje produkty, kiedy sprzedajesz usługi, sprzedajesz tak naprawdę swój czas albo czas swoich pracowników. Tak jak mówiłem, też można to zautomatyzować. Ja też mam biznes, który ma zautomatyzowane usługi, ale bardziej perspektywiczne, większą skalę umożliwiają ci produkty. Ponieważ nie byłbym w stanie na przykład sprzedać dzisiaj, w tym miesiącu, 100 jednocześnie dużych projektów pisania tekstów reklamowych. Natomiast jestem w stanie sprzedać w tym miesiącu 100 pakietów systemu NetSelling, naszego oprogramowania, które oferujemy. Tak, dlatego że ciężko by było zatrudnić 100 osób, które by pisały te teksty. Dobrze powiedziałeś, my w Mieście Szkoleń w sumie prowadzimy tak ten cykl biznesowy od początku, czyli właśnie od budowania podstawy takiej firmy poprzez rzeczy bardziej zaawansowane. I myślę, że to, co poruszyłeś, czyli zatrudnienie ludzi, które pewnie też powiesz na swoim szkoleniu już zaawansowanym, jest to kolejny etap, który powinny osoby przyjść, nawet tworząc biznes w internecie. Ja również ten etap przechodzę i wiem i sam się uczę, bo w sumie nigdzie żadnego tylko szkolenia na twoim, pamiętam, było trochę na ten temat, więc sobie kilka rzeczy odsłuchałem. Wiem, że to jest dosyć żmudna praca, ale faktycznie będąc na wakacjach, ci ludzie pracują w zespole i coś się dzieje. Ja nie muszę mieć kontroli nad tym specjalnie, już nawet z moim doświadczeniem, no ale od tego się zaczyna. Wiesz co, Piotrze, wszystko jest takie fajne, tylko właśnie pytanie, skąd my mamy czerpać tą wiedzę, bo ja wiem, że szkolenia, które ty prowadzisz, które będziesz też prowadził dla miasta szkoleń, one dadzą tą wiedzę i ludzie zaoszczędzą i czas, i pieniądze tak naprawdę, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby oszczędzać te rzeczy, ale powiedz mi tak naprawdę, skąd ty brałeś swoje źródło takiego wsparcia? Czy masz to jakieś takich ludzi, takich mentorów? W jaki właśnie sposób od nich, w cudzysłowie, ściągałeś tą wiedzę, prawda? Tak. Masz takie osoby? Ja w ogóle wystartowałem, jak jeszcze pracowałem na etacie, przeczytałem książkę Roberta Kiyosakiego Kwadrant przepływu pieniędzy. To jest pierwsza książka jego, którą przeczytałem. Nie Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, tylko właśnie Kwadrant. I tam przeczytałem, że jest taki podział właśnie na pracowników, samozatrudnionych, na biznesmenów i na inwestorów. I zdałem sobie sprawę, że jestem właśnie powołany do bycia przedsiębiorcą, że to jest u mnie po prostu naturalne, tylko nikt mi wcześniej o tym nie powiedział, że jest coś takiego, że można być przedsiębiorcą. Nie zdawałem sobie z tego w ogóle sprawy. Więc to bardzo mocno przemówiło do mnie. Zdałem sobie sprawę, że jestem urodzonym przedsiębiorcą tak naprawdę, że to jest dla mnie ścieżka, i że nie ma przecież innej ścieżki właśnie do tego, żeby mieć te tak zwane dochody pasywne. Mniej lub bardziej pasywne, jak już wiemy, bo nawet jak będziesz wynajmował nieruchomości, to czasami wynajmowanie 10 nieruchomości to też będzie praca na cały etat, nie? Natomiast... A chyba, że agencję do tego zatrudnisz. No właśnie, chyba, że agencję zatrudnisz albo jakoś inaczej to zautomatyzujesz. Ale to też różne metody są. I tak samo biznes, nie? Tak jak mówiłem, ciężko jest tak w 100% totalnie to zautomatyzować, no chyba, że będziesz już na tym etapie bycia udziałowcem albo prezesem rady nadzorczej, to wtedy może i tak. Więc ja zacząłem od Kiyosakiego, ale trudno tu mówić, żeby to był jakiś mentor, to on mi pokazał pewną ideę, która do mnie przemówiła, natomiast dzisiaj mam takiego mentora, ma na imię Krzysztof, nie chciałbym zdradzać dokładnie, jaka to jest firma. To jest firma spoza tej naszej branży tutaj internetowej. Nie jest jakoś szeroko znana wśród tutaj osób, które oglądają Miasto Szkoleń, czy też śledzą mój biuletyn. Natomiast Krzysztof ma firmę produkcyjną i znacznie bardziej rozwiniętą od mojej. On ma tę firmę od 20 lat. Jest bardzo doświadczonym przedsiębiorcą i bardzo mądrym człowiekiem. I on mi zaczął pokazywać różne rzeczy. Zaczął mi właśnie pokazywać, że zobacz Piotr, jak będziesz miał pracowników, to będziesz miał to zautomatyzowane. Potem mi zaczął pokazywać, zobacz Piotr, jak będziesz miał produkty, to one się będą same sprzedawać. Nie będziesz musiał każdej usługi dopasowywać do potrzeby konkretnego klienta, tylko będziesz miał w ofercie określone rzeczy, które się ciągle sprzedają, które i tak są dopasowane do potrzeb klientów. No więc zaczął mi zmieniać mentalność, że to właśnie trzeba inaczej zrobić.
i cały czas jest moim mentorem, jest na znacznie wyższym poziomie rozwoju ode mnie. Niektóre osoby wiedzą, o kim tutaj dokładnie mówię, więc nie chcę mówić, jakie on pieniądze zarabia. Nie chcę jakichś szczegółów zdradzać, bo no, myślę, że mógłby on tego nie chcieć. Natomiast no, gdybym powiedział, jakie on pieniądze zarabia, w jaki sposób, to 99% osób, które oglądają to nagranie, szczęka by opadła. I efekty te osiąga, tak naprawdę starając się nie przeszkadzać swoim pracownikom, no i jeżdżąc regularnie co miesiąc na wakacje. No proszę. Nie chodzi mi tutaj tylko o to, że mamy po prostu zarabiać obrzydliwie ogromne pieniądze i jeździć na wakacje, chociaż to jest fajne, bo tak naprawdę są inne korzyści z tego. Takimi korzyściami jest na przykład to, chociażby jak możemy pomagać w społeczeństwie, jakie możemy cele charytatywne spełniać, jakie możemy miejsca pracy tworzyć, co też jest potrzebne przecież. My jesteśmy pracodawcami, jesteśmy osobami, które napędzają w ogóle ten cały kraj. Gdyby nas przedsiębiorców nie było, to byśmy dawno temu upadli w ogóle, jako gospodarka, jako kraj. Nie wiem, Rosjanie czy Niemcy by nas podbili, przejęli, zatrudnili. A byśmy zieloną wyspą. No, my przedsiębiorcy, ty Marcin, ja i nasi słuchacze, my tak naprawdę tworzymy siłę tego kraju. To dzięki nam są podatki, to dzięki nam jest budżet państwa, to dzięki nam jest czego utrzymać wojsko, policję, porządek zrobić tutaj. To my tworzymy miejsca pracy i no, uważam, że przedsiębiorcy pełnią bardzo ważną funkcję. Tak więc z tego też względu ja w ogóle uczę przedsiębiorczości i biznesu, bo chcę tę misję rozwijać. To no Piotrze, tak, muszę Ci Piotrze powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś, bo ja spodziewałem się jakiegoś zagranicznego nazwiska czy imienia, a Ty mówisz, że Polak jest dla Ciebie osobą, która wskazuje Ci kierunek. Mam polskiego mentora, jest to mój bardzo dobry przyjaciel, on się nie zajmuje uczeniem biznesu, on jest po prostu moim przyjacielem i on mi pokazuje właśnie, jak rozwijać firmę, a ja to następnie przenoszę po pierwsze na grunt swojej firmy, a także uczę tego w swoich nagraniach. Ja muszę przyznać, że też mam kolegów, którzy znacznie przewyższają, jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o wielkość firmy, aczkolwiek też właśnie często słucham czy czytam sobie Kiyosakiego czy nawet Trumpa, bo to są takie znane postacie, no i myślałem, że też przynajmniej powiesz jedno z nich nazwisko, oprócz tego, że książka Cię zainteresowała. Ja się uczę marketingu od Amerykanów głównie, od Polaków również, natomiast właśnie tutaj trzeba uważać, bo uczenie się marketingu to nie jest uczenie się rozwijania firmy. To jest uczenie zwiększania sprzedaży. A zupełnie czym innym jest tworzenie struktury organizacyjnej w firmie, zatrudnianie pracowników, wiedza o tym, jakie etapy powinna przejść firma i na poszczególnych etapach na czym się musi skupić, żeby właśnie awansować na te wyższe szczeble. To jest totalnie coś innego niż marketing. Tak więc My przedsiębiorcy też często właśnie wpadamy w tę pułapkę, że uczymy się sprzedaży, uczymy się marketingu, a to nie to jest najważniejsze, żeby rozwinąć swoją firmę i wprowadzić na wyższy poziom. Bardzo dobrze powiedziałem. Dobrze, Piotrze, gdybyśmy mieli tak podsumować, moim zdaniem, to, co teraz powiedzieliśmy, to jest to, żeby tak naprawdę rozwijać się odpowiednimi szczeblami, czyli właśnie zatrudniać ludzi, pomału automatyzować. Tylko jest jeden element, o którym też powiedziałem, że tak naprawdę nikt tego nie uczy, bo ja się jeszcze nie spotkałem z żadnym takim szkoleniem stricte automatyzacji biznesu. Od praktyka, który faktycznie ma, nawet można powiedzieć, dwa, trzy takie biznesy, które same działają, z małą pomocą ewentualnie. I co teraz nam pozostało? Zaprosić Ciebie, drogi słuchaczu, na darmowe szkolenie, które będziemy robić już 4 stycznia nowego roku. I patrzę, jakbyś miał tak w 3 słowach powiedzieć, co można się spodziewać na tym darmowym szkoleniu. Więc to darmowe szkolenie, może warto zaznaczyć, jest wstępem do płatnego szkolenia, które jest oczywiście opcjonalne. Tak. Czyli samo darmowe szkolenie, myślę, że jeżeli nawet nie chcesz potem płatnego kupować, to koniecznie na nie przyjdź, ponieważ myślę, że twoja konkurencja, która na nie nie przyjdzie, no będzie lata świetlne za tobą, w plecy,
dzięki tej wiedzy, którą wyniesiesz z samego darmowego szkolenia. Natomiast to darmowe jest wstępem do płatnego, no, z którego skorzystasz, jeśli oczywiście będziesz chciał. Generalnie będę na tym darmowym i płatnym, jeszcze nie wiem jak to podzielę, mówił o bardziej już tutaj konkretach tego, bo teraz powiedziałem o ogólnikach, że to jest możliwe, że jak to wyglądało u mnie osobiście, jakie poszczególne rzeczy są ważne, na co zwrócić uwagę, ale nie powiedziałem jeszcze jak to zrobić. Więc będę mówić już bardziej o konkretach, na przykład o tym, jakie są poszczególne etapy rozwoju organizacji właśnie i na każdym z tych etapów rozwoju Twojej firmy ważne są zupełnie inne rzeczy. I być może Ty dzisiaj na przykład czytasz jakąś książkę, która tak naprawdę w tej chwili nic Ci nie da, tracisz tylko czas, ponieważ ona będzie Ci potrzebna dwa etapy później. I Ty tego nie wiesz, ponieważ nie wiesz, na którym etapie co jest istotne. Więc to jest jedna z rzeczy, na które zwrócimy uwagę. Tutaj jeszcze mam zapisane punkty, może się do tego odwołam, bo teraz też nie pamiętam dokładnie programu. Więc tak, chcę też na pewno opowiedzieć o mitach automatyzacji, których krąży bardzo wiele w naszej, powiedzmy, branży edukacji biznesowej. Tak. Ludziom się wydaje, że wiedzą na przykład, no tak jak z tymi nieruchomościami, że na przykład wynajmowanie nieruchomości czy inwestowanie w nieruchomości umożliwi ci zbudowanie jakiegoś przychodu pasywnego. To niekoniecznie jest prawda i to jest jeden z takich mitów, o tym już powiedzieliśmy. Chcę opowiedzieć też o różnych modelach biznesowych, które działają w sposób zautomatyzowany oraz wskazać ich plusy i minusy. Takich modeli też jest kilka. I chcę też zwrócić uwagę na to, czym cechują się biznesy naprawdę zautomatyzowane i co trzeba mieć, jakie elementy układanki trzeba mieć, żeby właśnie taki biznes zbudować. Także zwrócę uwagę na pułapki, w jakie można wpaść, budując swój biznes, no właśnie w sposób zautomatyzowany. Że nie wiem jeszcze teraz dokładnie, o czym powiem na tym darmowym, a o czym na płatnym webinarze, ale to będą generalnie rzeczy, które w tym cyklu automatyzacja biznesu poruszymy. I myślę, że jeżeli na chwilę przystopujesz z uczeniem się stricte marketingu, a zajmiesz się właśnie taką wiedzą bardziej biznesową, ogólną biznesową, jak stworzyć biznes, aby on sam się kręcił, to będzie najważniejsza rzecz, jaką zrobisz w styczniu na nadchodzący 2012 rok. I to moje zdanie będzie świetne rozpoczęcie właśnie, żeby dobrze to wszystko uszeregować, w jaki sposób działać. Okej, zapraszamy więc serdecznie na 4 stycznia o godzinie 20. Poniżej tego wideo będzie link, gdzie będzie można sobie kliknąć i przejść do formularza zapisowego. Później dostaniesz maila z odpowiednim loginem i hasłem do pokoju konferencyjnego, a już mówimy, tak jak wspomniał też Piotr, że od razu 4 będzie obligatoryjne szkolenie płatne, które będzie znacznie rozwinięte szkolenie. Tak jak zwyczajnie jest u nas w mieście szkoleń, że te szkolenia już płatne są bardzo, bardzo, bardzo rozwinięte i one trwają zazwyczaj dłużej niż darmowe. Dziękuję Ci, Piotrze, serdecznie za ten wywiad i ja życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru również. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.